W trójkącie prostokątnym dwa dłuższe boki mają długość 5 i 7. Obwód tego trójkąta jest równy. Narysujmy sobie trójkąt prostokątny. No i wiemy z treści zadania, że dwa dłuższe boki mają długość 5 i 7. To tutaj zaznaczamy 7, czyli naprzeciw prostokątną. I tutaj sobie zaznaczymy 5. Mamy znaleźć obwód. Żeby znaleźć obwód, potrzebujemy boku, niech tu będzie x. Czyli obwód to będzie x plus 5 plus 7. Policzymy x z Pitagorasa, czyli piszemy x kwadrat dodać 5 kwadrat daje nam 7 do kwadratu. Czyli x kwadrat plus 25 daje nam 49. Przerzucamy 25 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy x kwadrat to jest 49 minus 25, czyli 24. X kwadrat to 24. No, pierwiastka z 24 tu nie widzimy niestety, bo nasz x to jest pierwiastek z 24. No to rozłóżmy sobie 24 na taki zapis, że to jest pierwiastek z 4 razy 6. Pierwiastek z 4 razy 6. No to pierwiastek z 4 to jest 2, pierwiastek z 6 zostawiamy jako pierwiastek z 6. Pierwiastek z 24 to są 2 pierwiastki z 6. Zatem nasz obwód to się równa. Sumujemy 5 plus 7 plus 2 pierwiastki z 6, czyli mamy 12 plus 2 pierwiastki z 6. Odpowiedź D.